mówił wam ktoś, żeby byście dobrymi marynarzami? Marynarzami? Czemu? No bo szybko umiecie postawić maszt. Ja pierdolę. Subskrybuj dziadu i wbij na Instagrama. Nie bądź pasożyt. Siema. Hejka. Po polsku mówisz? No. A czemu masz Australię? Przestań p***oli. Tak prawidłowo powiedz. Austrię. Bo mieszkam w Austrii. A byłaś kiedyś w Polsce? Tak, jestem co tydzień chyba w Polsce. Przestań p***oli. Co tydzień? Ta, bajo jajo, bajo jajo. Przysięgam ci. Ta, na pewno. Pobawimy się w telefon? Mhm. To ja się położę, a ty wykręcisz mi numerek. O, cześć Etos! Siem, przystojniaku! Cześć! Nagrywasz ten odcinek? Trzeba, bo nie nagrałem 2 miesiące. Kurde, no bez kitu. A czemu taka długa przerwa, jeśli mogę wiedzieć? Bo wiesz, używając swoich umiejętności w realu. Podaj mi 3 słowa. Rysiek, Grzesiek i Kał. Nie potrafię rapować, stary. A ile wy macie lat? 15. 14. Nie wyglądam co. Bye, have a great time! Oho! On chyba chciał czegoś więcej. Co chciałem więcej? O co ci chodzi? Opamiętaj się, człowieku! Cześć piękna. Siema. Skąd to światło się wydobywa? Co się dzieje? So fucking precious when you smile. Czy ty specjalnie włączyłaś sobie czerwony obraz, żeby mieć czerwoną twarz? Możesz na chwilę spojrzeć na podłogę? Na podłogę? Czemu? Bo przez najbliższy tydzień będziesz patrzyła tylko w sufit. O, nie rozumiem. To mogę gadać jak z wariatem! Nieważne. Jak masz na imię? Amelka. Mateusz. No i co ty robisz ciekawego? Poszukuję mojego Kogo? Kolegi, bo ja już miałam iść spać ogólnie. No. Ale on stwierdził, że nie, mam się szukać na omę. Ale jak sobie kogoś znajdę do pogadania, to sobie pogadam. I co, kręcicie ze sobą? Nie, no nie. No w ogóle. Fun fact, też ma na imię Mateusz. A ja podoba ci się? Jest słodki bardzo. No ale czy to wystarczy? Ma na razie same plusy, jeszcze minusów nie poznałam. Ale już się spotkaliśmy. Szok. No. Ja ogólnie jestem taką osobą, że jak kogoś poznam, to jestem taka otwarta i ja lubię się spotykać z nowymi ludźmi i tak wiesz. Ej, czyli w sumie teraz nie jesteś w związku i miałaś ex, masz ex swojego, tak? To skoro twój były to ex, to ja mogę być twoim next? Weź. Wychodzę na prowadzenie w wojnie Mateuszu chyba. Ja bardzo lubię, jak ktoś tak takie słodkie rzeczy mówi, w sensie no. Prywatny taniec, podoba mi się to. Co? Mówię, że prywatny taniec to mi się podoba. Siema. 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 Ej, on wygląda jak muminek ze Zwieśków. Co ty mówisz do mnie? Wyglądasz jak mumin z Wieszków. Poczekaj, ja ci pokażę aż. Jak muminek, czy co? O co ci chodzi? Tak, taki mumin z takiej imprezy wieszkowej. Ale to jest jakiś człowiek, czy z bajki to jest postać? Nie no, człowiek. Już myślałem, że jak muminek. Bo muminki to wiecie, jak wyglądały. O! Nie, jest już trochę ładniejszą, bo obrzydliwe. Co? Nie mów tak do ludzi. Znaczy o ludziach, za ich plecami. On mnie próbował porwać. Właśnie. Twoje serce chyba, pomyliłaś coś. Nie, on ją próbował porwać. To prawda. A ja nie byłam niczego świadoma, bo nie słyszałam.
Ile ty masz lat? 18. 18 macie obydwie? No tak, jesteśmy 0,5. Mówił wam ktoś, żeby byście dobrymi marynarzami? Marynarzami? Czemu? No bo szybko umiecie postawić maszt. Ja pierdolę. A lubicie herbatę? Nie wiem, czy mam odpowiadać. Daj się porwać, lubicie herbatę czy nie? No tak. No to co by na to, żebym was zaparzył, a potem zdawał w minutkę. Ej, a chcecie mieć więcej followerów na Instagramie? Ja mogę chcieć. No to dobra. Mogę jeszcze test? Kto to jest? Ektos. Wszystko fajnie, pięknie, ale niestety tu się nie poruchasz, także... Szt. Ej! Mam cię, kurwa, wreszcie. Etos. Etos. Etos! Etos! Siema, Etos. Mefedron, mefedron. O, siema, Etos. Etos, co ty tu robisz? Ej, Etos! O, matra, ja cię dzisiaj oglądałam. Radek! Chyba, ej, ja cię znam. Tu jest ten, ja wiem, ja! Dom, kto ma tutaj listę teksty? Ja cię znam, kolego. Ty dobry agent. Jestem bezrobotny. Ty na YouTubie nagrywasz, co? Ej, mogę screena? O, cześć, Etos! To jest on! To jest ten TikToka! Nie, rób screena! Ty jesteś z YouTube'a, chyba mam zaczekał. O, Etos, proszę, mogę screena? Ej, wiesz, ja cię znam z TikToka? Pora umierać. Jesteś pełnoletni? Czemu pytasz? Bo ty wyglądasz na takiego... pełnoletniego. Szyny były złe, a podwozie... podwozie też było złe. No, jestem pełnoletni, czemu pytasz? A tak o, no bo wyglądasz na takiego typowego chłopaka, który ma, nie wiem, z 19 lat, wiesz, siłka, tutaj to, no. Aha, typowego chłopaka, okej. Okay. Mam dużo po prostu takich chłopaków. No i co o nich sądzisz? No, są bardzo ładni na przykład, nie? Co masz złego do powiedzenia na temat typowego chłopaka, który wygląda jak ja? No na przykład, jeżeli chodzi o takich chłopaków, to często są takimi chłopakami, którzy, wiesz, kręcą z dziewczyną, a później... Że lovelas taki, coś tego typu. Tak. No to nie. Ja miałem w życiu dwie dziewczyny. I ty jesteś drugą. Ulala. Ulala. Masz 17 lat, co? A ty skończyłaś, czy w tym roku skończysz? Za masz 17. Czy masz 16? Jeszcze tak. Dobra, trzymaj się, buźka. No nie. Buźku.